To są dwa kije, krótszy i dłuższy, połączony takim wiązaniem. Męczące, no widzicie. O, nie jest lekko. O, Szymon, cały czas. Tak, tak. To następna osoba. Metodą? Są ziarna? Są. Wszyscy widzą? Tak. Teraz zobaczcie. Zobaczcie, tylko utrzymały. Teraz zobaczcie, zrobię to samo, tak? Znowu oderwę kłos. Co jest w środku? Nic. Pszenica. Pszenica to nie jest, tak? Zasadniczo. Pewnie bardziej. Nic nie ma. Przężyto. Ale zobaczcie, tak? Wymucę. Co mam w środku? Nic. Gdzie się podziały ziarenka? Tutaj, tutaj. No, żeby wygadał, ale ja myślę, że niewiele słomy szło na lalki, prawda? Byliście kiedyś w jakimś skansenie może? Widzieliście stare budynki? Tą maszynę podłączyć, widzicie takie uszy tutaj są, tak? I wtedy to maszyna przestawała być ręczna, to wtedy nie ludzie pracowali tą maszyną, tylko zwierzę. Ale to zobaczycie na końcu. My tu mamy tą wersję, że przejechał. To może by się dało, ale potem w bułeczce byś znajdowała rano taki kłos, albo słomę, a czasem robaka. Czyli nie byłoby to dobre. Pracowałeś już na takim urządzeniu? Człowiek pracę, ja ładnie. Proszę. Chodź tu od mnie. Właściwie, prawdę mówiąc, to ja już powinnam mieć przez was tu oczyszczone ziarno. No i mam to oczyszczone ziarno. Nie, na mąkę, proszę. Ciężko czy łatwo? Ciężko. To teraz idź sobie odpocznij na innych, a pozwól następnemu. Proszę. No to kochani, teraz sobie wyobraźcie, że my to robimy przez kilka minut, tak? A jak musiała gospodyni następna osoba, a wiecie ile ja się przy was na tym napracę? Tak? Wracam. Wracaj. No. Łatwiej. No to dobrze. Dobrze, to będziesz piskał mnie się.
I żeby te owoce puściły sok i były smaczne, żeby to nie była sama woda z cukrem, prawda? Tak do końca, aż się zrobi. No, drzem, świetnie. Co, mam taki specjalny garnek. W tym garnku jest woda na dole. Ona podgrzewa mi tutaj owoce. A i co mam do przyprawy? Cynamon, to nie jest marcepan, to jest cynamon, kora drzewa cynamonowego. Jak się ją zmieli, to mamy taki cynamon w proszku. A do czego jest cynamon jest najlepszy? Dobry do jabłka. W sadzie czy w ogrodzie. No i wymyślono między innymi takie przetwory jak kompoty i soki. I zobaczcie, tutaj mam kompoty z różnych owoców. Czy ktoś poznaje, co to są za owoce? Nie. Inne, takie co się jesienią zbiera. Ale nie tylko, bo możemy jeszcze ususzyć zioła. I teraz tak, ja mam takie pytanie. Jakie warzywa się znajdują tutaj w tym koszyku? Jak myślicie? Kto potrafi wymienić? No, słucham. Amela, dalej. Kukurydza. Mamy kukurydzę, no. Dynię. Patisok. Su. Cinia. Kapusta. Jak dynię? Jak swoje małe są na rzeczy? One po prostu nie kiszą się tak długo. Jakbyśmy teraz zamknęli ten słoik, zalali wodą, zamknęli słoik i Thank you.
Nie się robi. Ale słuchacie czy nie? Tak. A ja chcę się A tutaj wam pokażę. Zobaczymy, co się tam stanie. No to później pójdziecie, jak tu wysłuchacie, dobra?